Tak, moi drodzy, prawdopodobnie będzie wyglądał rework Niemiec. Nowe, fantastyczne drzewko na Niemcy. To jest coś, czego potrzebuje każdy gracz w Hearts of Iron 4. Zapraszam was do sprawdzenia modyfikacji, która nazywa się Germany Blitzkrieg. Zapraszam do oglądania. To jest modyfikacja, na której warto zagrać, moi drodzy Niemcami. Na przykład mamy tutaj bardzo dużo nowych rzeczy, nowy system aneksji, wszystko wam pokażę. Jeżeli chodzi o militaryzację nad Reni, to jest to zrobione tak, że musimy dopiero przetestować Francuzów albo się wycofać. Ja ich postanawiam, moi drodzy, przetestować. I w tym gameplayu podejdę troszeczkę inaczej, podejdę 100% tryhard, nie? Zrobimy piechotę tylko do trzymania frontu i postawimy tylko na siły francuskie. Testujemy teraz Francuzów, uwaga, i chyba będzie luźno, bo widzę, że testowanie tutaj Francuzów, o tutaj mamy duże minusy, jak to jest zdemilitaryzowane cały czas. Okej, i militarized Rhineland. I co się stało? Udało nam się. Dobra, zgodzili się, fantastycznie. I tutaj mamy też coś takiego, w przyszłości będziemy mieli jak zdrowie wąsatego diabła, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Ja tutaj pójdę w Establish Abwehr, bo muszę mieć szpiegów. I na początku wybudujemy, moi drodzy, bardzo dużo fabryk cywilnych, żebyśmy byli w stanie stworzyć tak zwaną autarkię i sami się tutaj utrzymać. Nie robimy fobilsów, zrobię Air Training Program, niech tutaj będzie to działać. Duchy narodowe nie są oczywiście fajne. Chłopiec, na tym streamie składamy hołd wielkiej Faudzilli. Jeżeli chcesz otrzymać jej błogosławieństwo, to zostaw lajka. A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Health Problems of, moi drodzy, Hilter. I tutaj będą te problemy. Zrobiliśmy Abwehrę i teraz idziemy zaufanie Wehrmachtowi, czy tutaj w to. Oczywiście ja zaufam Wehrmachtowi, ale w przyszłości. Teraz bym sobie, moi drodzy, pojechał. Nie chcę interweniować w wojnie, nie chcę robić antykomunistycznej jeszcze propagandy. Tutaj jest stabilność war support 35 dni, ale ja chyba pójdę w ministerstwo i w przemysł. Dobrze, tutaj weźmiemy, moi drodzy, Hjalmara będziemy trzymać, żeby cywilki były oczywiście boost i idziemy w autarkę. Wiecie co? Ja specjalnie tutaj podrobię pilsy, tego typu rzeczy. Zrobimy sobie trzeciego szpiega, bo ja muszę kolabę zacząć robić w 39 roku na Sowieta i zacząć badać lepsze gany i tak dalej. I tutaj, jeżeli chodzi o zdrowie, to tu są pewne bonusy. Tu są experiency, a tutaj po lewej stronie jest recruitable population. Muszę dbać o to zdrowie, żeby ono było jak najlepiej. Pierwszego gościa sobie wybiorę oczywiście od organizacji armii na początku. Niech będzie. Muszę iść w współpracę, moi drodzy, z Sowietami, żeby oni mnie troszeczkę podnieśli. Nie będę robił Anschluss, zrobimy Treaty with USSR zaraz. I tym razem, moi drodzy, wybadamy ubrania na zimę i logistykę. Coś, czego brakło Wehrmachtowi. Rozpocznijmy badania też już tanków, powoli. Uwaga! Jeżeli chcecie wziąć udział w turnieju Hearts of Iron 4, legendarnym KRL Cupie, sprawdźcie linki w opisie do turnieju. Turniej jest dostępny dla wszystkich, a jeżeli chcecie więcej informacji, to wejdźcie do nas na Discord. A jeżeli chcecie zobaczyć minutowy film na ten temat, linki wszystkie macie w opisie. Powodzenia na polu bitwy i nie przeszkadzam już w oglądaniu. Robię War Echo, moi drodzy, i powiem tak, mi się nie wydaje, żebym ja był w stanie tą rzeszą stworzyć ją do podboju wszystkiego. No zobaczymy po prostu. Dobra, robimy Anschluss, moi drodzy, żeby więcej przemysłu było szybciej. Bardzo fajnie jestem rozbudowany. Teraz, zobaczcie, cywilek mam ogrom, będę miał jeszcze więcej z Austrii i później muszę też zacząć robić syntetyczną. Dobra, presja, moi drodzy, tutaj na Austrię, czyli to nie jest Anschluss z jednym kliknięciem. Zróbmy Eastern Claims, żeby podbudować war support, świetnie. Benz, czyli się zgodził i za niedługo będziemy mogli go ciachnąć, tylko trzeba troszeczkę poczekać. Damy tutaj fightery do Bułgarii, ale nie będziemy tutaj grali pod sojuszników, bo oni nas ściągną i za 5 dni mi się gospodarka prawdopodobnie wywali, bo mam tylko 41 war supporta. Oby to nie była prawda, nie? O, Jugosławia request sale, proszę bardzo. Kurt organize a referendum, fantastycznie. I Austria complies, świetnie. Czyli da Anschluss of Austria, fantastycznie. I mam war tego i mi się gospodarka nie załamała, fantastycznie. Nie muszę demobilizować mojej ekonomii i mogę od razu tę dywizję wziąć i do mojej głównej armii dołączyć. I mam dużo fabryk, więc możemy się skupić na produkcji broni, sprzętu wsparcia i jedziemy. Memel otrzymaliśmy, świetnie. I teraz, panowie, zróbmy, moi drodzy, antykomunist propaganda. Może nie. Establish RVP. Niech będzie. Ja ostatnio w Hearts of Iron 4 stałem się takim maniakiem cywilek, że ja mogę całą grę siedzieć i cywilki budować i patrzeć, jak one się budują. Nie wiem dlaczego. Pójdźmy teraz w gumę, moi drodzy. Zróbmy bonusy do gumy, jest 38 rok. Jeszcze na wszystko przyjdzie czas. Oczywiście odwiedzimy Wiedeń i dostajemy fajniejsze boosty. 200 expa. Fantastico. Wiecie co? Poszedłbym w syntetyka, ale idę w Army Innovations. Muszę, moi drodzy, ulepszyć Wehrmacht, żeby on był w stanie naprawdę wszystko niszczyć i zobaczcie, jak fantastycznie tutaj leci, nie? Moi drodzy, wybadałem to, co potrzebuję do samolotu, więc robimy teraz tak i wymieniamy gany na heavy. Heavy machine guny 2. Będziemy w stanie z tym latać? Uj, nie będziemy. Muszę to usunąć. No i takiego będziemy mieli samolota na początku, bo engina nie mam trójeczki jeszcze. Szkoda. Podmieniam i oczywiście podmienię te maszyny na lepsze modele. A, czyli zrobić, żeby zrobić ten cel,
cel musimy wyszukać Mobile Warfare i teraz mogę to robić. Sprytne. Wystawiłem dosyć dużo dywizji piechoty, więc one sobie powinny fantastycznie tutaj poradzić. To są ostatnie cywilki, które wybuduję, moi drodzy. Już finał. To już jest finał cywilek i teraz będziemy robić fabryki wojskowe. Musimy to zrobić. A później robimy syntetyczne. I po tym celu Mobile Warfare idziemy w Czechy. Albo zróbmy jeszcze Treaty with USSR, żeby dostać bonusy. Dużo tu jest rzeczy do robienia, nie? To Mobile Warfare, moi drodzy, oczywiście wrzucimy teraz Treaty with USSR i idziemy później Czechy i już się max zbroimy. Muszę też zacząć badać po 60 dniach to, bo ja potrzebuję tych gunów do dobrych czołgów, nie? Dodatkowe fabryki wrzucę teraz w samoloty, żeby one się jak najwięcej tego zupgrade'owało, żeby mi się udało to zrobić. Nawet obcinam z innych fabryk i później zrobimy coś takiego. Musimy zrobić, moi drodzy, dużo myśliwców, bo one muszą zapewnić nam dominację powietrzną. Naprawdę. Nawet obetnę troszeczkę broni, żeby tutaj się dorąbały i teraz zrobimy tak, 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 tak i tak. I teraz produkujemy maksa, zobaczcie, ile fabryk wojskowych. Fantastico. W międzyczasie zrobię też lotniska, bo one mi się przydadzą bardzo mocno w inwazji na Francję. Tutaj sobie je wybudujemy, je się szybko zrobi. Sowieci zaakceptowali Treaty with USSR, fantastycznie. Army Innovations, nie wiem, czy bym chciał. Zaraz zobaczę, czy mam bonus do czołgu. Mam, więc poczekajcie. Teraz wrzucimy jeszcze lepszego meda z 40 roku i po tym medzie robimy już czołgi i jedziemy, nie? Moi drodzy, Czechosłowacja. Demand Sudetenland. Oczywiście. Proszę dodać więcej tutaj piechoty do produkcji. Konferencja monachijska. Fantastycznie. Demand Sudetenland zrobione i idziemy już dalej. First Vienna Award. Produkujemy bardzo dużo dywizji. Musimy jeszcze wybadać medy. Moi drodzy, wyszukuję 40 paka i robimy czołgi. 200 dni i wrzucam 500 fabryk w medy, nie? Tak to będzie wyglądać. Rozpocznijmy też badanie nowych silników, żeby ulepszyć troszeczkę Messerschmitty. Rozdamy też, moi drodzy, rozpocznijmy produkcję tutaj tych gumy, nie? Dobrze, put squeeze on them i moi drodzy, robimy Slovakia as puppet state. Oczywiście pójdziemy troszeczkę historycznie. Boom, niech tutaj będzie. Słowacja, świetnie. Jest fajny compliance'ik. Troszeczkę dywizji mi się wystawiło nowych, więc jedziemy. I nie robimy teraz Gdańska czy wojny, nic. Idziemy w gumę, chłopaki. Bo gumy będzie mi brakowało, nie? Albo reorganizujemy Wehrmacht, to też jest lepsze. Moi drodzy, 39 rok, nie zdążę, moi drodzy, zaatakować jeszcze Polski tak szybko. Muszę troszeczkę jeszcze podrobić rzeczy, ale będę naprawdę mocno, mocno zaraz gotowy na uderzenie. Taki sobie zrobimy czołg. Mi się wydaje, że do podboju ruskich starczy w zupełności. I teraz, moi drodzy, dodajemy do niego oczywiście multum fabryk, bo trzeba rozpocząć jak najszybszą jego produkcję. Kancelujemy fabryki z broni. 30 w broń, sprowadzamy wolframik i teraz ładujemy wszystko tutaj. Nie będę badał jeszcze zmechów. Dobra, świetnie, engine trójeczka została wybadana. Moi drodzy, ja się staram nadrabiać tanki. Teraz brakuje mi 1600 i ja od razu w BF-ie podmienię silniki na trójeczki, oczywiście, i dodajemy jeszcze jedną tą, extra fuela. Fantastico. I dodajemy go już do produkcji. Nie mam czasu tutaj nadrabiać tych maszyn, więc dodam go po prostu do produkcji. Niech się robi 4 dziennie. I teraz, moi drodzy, robimy tą Gdańsk czy wojnę. Niech będzie. Jalmar się oczywiście wycofał. Super, jesteśmy przygotowaliśmy się. Ja czołgów postaram się tylko i wyłącznie użyć, moi drodzy, na Francję i na ZSRR. Wystawię sobie kasy, żeby ta piechota tutaj, wiecie, troszeczkę mogła podziałać. Wystawię sobie też maszyny, żeby tutaj troszeczkę złapały, że tak powiem, jakiejś gotowości bojowej. Wszystko jest przygotowane, w jak najlepszym wypadku. Artyleria dwójka. Grant, moi drodzy, tutaj Elite Panzer Medal i tutaj się zdrowie obniża, moi drodzy. Ale nie daje nim. Nie będę obniżał zdrowia. 1000 maszyn potrzebuję do najazdu. Po Gdańsk czy wojna zrobimy Never Surrender. I tutaj, moi drodzy, zobaczymy. No, Polska zareaguje, jak zareaguje, znając życie. Wiadomo, więc będzie za niedługo wjazd, moi drodzy. Operacja, moi drodzy, rozpoczęta. For the Waterland. Boom. Jeżeli chodzi o dominację powietrzną, to tutaj sobie powinniśmy raczej poradzić bezproblemowo. Dobra. I tutaj używamy tylko i wyłącznie piechoty, bo nie ukrywam, szkoda mi troszeczkę czołgów. I mam nowe samoloty. W Polsce to było do przewidzenia, moi drodzy, jeszcze z moją dominacją powietrzną, że to się tak zakończy. Ja tutaj troszeczkę wezmę maszyn, tylko i wyłącznie po to, żeby sprowokować aliantów do walki w powietrzu. Gdańsk kapituluje, świetnie. Ty, ale oni nie dołączyli do... Ej, stop. Poczekajcie, bo oni mi do aliantów nie wskoczyli. Oho. Dobra, pakt Ribbentrop-Mołotow. Ja specjalnie nie będę teraz podbijał Polski, bo Polska mi do aliantów nie wskoczyła, panowie. The German Soviet Pact, okej. Okay. Moscow Asher Pact. Spears of Influence, Poland. They can have it. Nie no, they can have it. Dałem im Finlandię. Soviet Union raises no objections. Świetnie, fantastycznie. I tutaj albo pójdziemy z Wonsatym, albo przeciwko Wonsatemu. Ja pójdę z Wonsatym, niech będzie. Okej, do strefy wpływów, moi drodzy, Estonii też dodaję. Tutaj niech Sowieci to mają, proszę. Dobra, jednak, moi drodzy, tutaj będzie wszystko działać teraz. Super. Polska dołączyła, my tutaj się bronimy. Fantastycznie. Polska dołączyła do aliantów. Idealnie. Ja teraz anuluję ten cel i czy ja mogę robić Around the Maginot? Nie mogę jeszcze.
deal for Danzig. It will be completed automatically when our possible war with Poland conclude. Okej. Okay. Dobra, no to powiem tak, no poczekajmy. I teraz, moi drodzy, wjeżdżamy w Polskę. Kompletnie ją rozjedziemy już do końca. Tutaj się bronimy przed Francją. Mamy 4 dywizje pancerne. Przetransportuję je sobie do Essen. Okej. Okay. Upadek Warszawy, świetnie. I moi drodzy, to mi się podoba, że my sobie tutaj wybudowałem troszeczkę antyerów i teraz zobaczcie, jak miażdżę, moi drodzy, lotnictwo AI, w sensie aliantów. Tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj mam lepsze warunki dla siebie. Lepiej z nimi walczyć tutaj w Niemczech niż, moi drodzy, we Francji. Dobra, ostatni Stanisławów, moi drodzy. Sowieci nie zainterweniowali, no bo wiadomo, nie ma po co. Jest wejście i tutaj powinna być podziałka Ribbentrop-Molotow. Mhm. Całkowicie podbicie. Victory in Poland. Now it's France turn. Okej, czyli to teraz plans for France. Erich von Manstein's plan, czy Franz Hadler? Dobra, Erich von Manstein, moi drodzy. Pstryk. German pressure to Fall Gelb ready to launch. Dobra. Around Maginot się zrobił, fantastycznie. I teraz wiecie, co ja zrobię. Wezmę tutaj Holandię, przejadę 24 dywizjami. I najważniejsze jest, żeby tutaj wyłączyć... ja wam zaraz pokażę, nie? O co mi chodzi. Poczekajcie, wezmę tylko sobie trzy armie tutaj, niech sobie chłopaki działają. Te dwie armie rozłożymy dla Beki tu, żeby one mi później atryszyn nie robiły. I tu odpalimy was w ten sposób, dobra? I teraz, moi drodzy, bierzemy te maszyny, resztę. Mam tutaj lotniska po 2000 i dajemy dominację powietrzną. Mogę jeszcze wystawić dodatkowe myślistwo. Myślistwo, Boże, co ja gadam w ogóle? Wystawiam dodatkowe myśliwce i tutaj, moi drodzy, chciałbym, nie ukrywam, powalić troszeczkę więcej aliantów. Tak, dzielimy się. Honorujemy pakt, oczywiście, podzieleni z Sowietami. Zobaczcie, po 20 maszyn tutaj pada, więc ja nie mam po co atakować na razie, jakoś tak trwale. Ja po prostu poczekam chwilę. Świetnie, wybadały się te armaty, których potrzebowałem. I w tanku podmieniam armatkę na tą, moi drodzy. Bum, świetnie. Pstryk, pstryk i proszę o podmiankę. Fantastycznie. Potrzebuję 40 chromu jednostek. Turcja, witam bardzo serdecznie. I zaraz będę miał gumę. Czas na Holandię, moi drodzy. Przejeżdżamy. Pstryk, pstryk, pstryk. Tutaj raczej nie będzie żadnego problemu z tego, co widzę. Okej, okay. Upadeczek. I teraz robimy tutaj wielką armię. I moje tanki podjadą i będziemy starali się zrównać Belgię z ziemią. Wątpię, że to się uda. I patrzcie, i tutaj będą problemy z zaopatrzeniem ogólnie, nie? I tutaj jak wiadę. Wiecie dlaczego? Bo oni będą chcieli morską ją przesyłać, te zaopatrzenie. Ale jak wyłączę tutaj transport morski, to się zaopatrzenie raptownie poprawi w tych terenach. Lol, to jest supply hub. Okej. Okay. Panowie, o Jezus, ja ich oram niemiłosiernie, nie? Our air defense is lower, tylko i wyłącznie dlatego, że potrzebuję nowych silników. Fantastycznie wygląda lotnictwo. Moi drodzy, wjeżdżamy w Belgię i używamy naszych tanków, pana Meinsteina i robimy pstryk na Antwerpię. I zobaczymy. Ojoj. Dobra, powiem tak, Belgowie raczej, no, na pewno nie wytrzymają tego naporu. Puszczę jeszcze tutaj planisko, żeby te dywizje piechoty szły do przodu. O, Bruksela już upada. Świetnie. I moim celem będzie zajęcie po prostu też jak najszybciej Lille, bo tu jest supply hub. Nie ma, o kurde. To Dunkierkę będziemy chcieli zająć w takim układzie. Dobra. To Dunkierka da mi fajne zaopatrzenie. Okej, okay, Belgia została zdobyta. I to nawet bez powietrza, panowie, zdobywam, tego co widzę. Dobra, kolego, bym prosił cię tutaj i byś tutaj podjechał, wiesz? I ja muszę teraz czekać na piechotę po prostu, bo oni nie zdążą. Spróbujemy jak najszybciej kapnąć Francję, bo tutaj problem też jest, że widzisz, o, zobaczcie, tutaj sobie przełożymy kasę oczywiście i tutaj damy większość maszyn nad Francję. Super. Ja mogę do Paryża w sumie wejść. Zobaczymy, czy oni skapują, nie? Jak wejdę do tego. Czy to będzie kap Francji po Fall of Paris po prostu? Zaraz zobaczymy. Ta piechota to sobie nawet dobrze radzi, a tymi czołgami widzicie. Dobra, dążymy, moi drodzy, do, że tak powiem, zajęcia Francji. Ja nawet powiem szczerze, że chyba za bardzo się nie muszę nawet pocić, jeżeli chodzi o jakieś zdobycie Francji. Myślałem tutaj nad troszeczkę walki czołgami, ale tak jak sądziłem, czołgi będą, moi drodzy, na Związek Radziecki. I teraz już zaczynamy robić, moi drodzy, siatkę szpiegowską. Get Wehrmacht Advice, fantastycznie. Luftwaffe Advice. Tutaj sobie dbamy o to zdrowkę. Military Meeting, świetnie. I teraz tak, skapujemy to i rozpoczniemy bitwę o kanał La Manche, dosłownie. Ja już sobie wystawię, moi drodzy, tutaj panów na kanał La Manche, okej. Okay. Jeżeli chodzi o dominację powietrzną, to damy 400 kasów tu i troszeczkę maszyn tutaj. Niech oni postarają się to zrobić. Nie wiem, czy będę musiał angażować moje siły pancerne, wątpię. Niech będzie Free France, niech to się tutaj wydarzy. Jeżeli chodzi o dominację powietrzną, zbieramy myśliwce moje pod Paryż. Pana cofamy tutaj, a chłopaków tutaj i proszę o dominację. 400 kasów wycofujemy, bo oni nam tylko lotniska będą zajmować, nie ukrywajmy. Tryk i pstryk, dobra. I tutaj utrzymamy dominację, powinniśmy utrzymać po prostu. Jeżeli chodzi o dominację powietrzną, no to tutaj jest fantastycznie, z tego co możecie zobaczyć. Bombardowania La Manche trwają bardzo mocno i fajna tu jest animacja w ogóle bombardowań, nie? Za niedługo będziemy potrzebowali tych closer supportów nad
Anglię, więc ja też to sobie zrobię. Wiem, że może popełniam błąd, ale ściągnę myśliwce z nad Berlina, żeby mi tutaj podominowały w powietrzu. Mhm. Żeby te moje kasy mogły niezakłócenie sobie latać. O Jezus, patrz. Nie wiem, ja nie wiem, nie mam jak przekazać Wilna po prostu Związkowi Radzieckiemu. Bo ja bym musiał tę dywizję stąd wycofać kompletnie. Przekazałem, moi drodzy, Wilno, bo to beznadziejnie wyglądało, aż mnie skręciło, nie? Użyjemy też bombowców do bombardowania portów tutaj, żeby ta flota się nie miała jak naprawić. I z tego, co widzę, to maleją statki na kanale La Manche. Ja powiem wam tak, ja się nie lubię bawić w flotę. Ja o wiele bardziej wolę wybombardować La Manche i się zdesantować. I to jest wszystko, czego ja potrzebuję, tak na serio. Dominacja powietrzna i desant na La Manche i to jest GG. XD, panowie, w sensie Japonia wypowiedziała wojnę Jugosławii i Jugosławia dołączyła do chińskiego frontu. Dobra, powiem tak, nawet nie wnikam, nie? Niech się dzieje, co ma się dziać. Och, już pierwsze ofiary, panowie. Siedem statków podwodnych i już coraz więcej niszczycieli niszczymy i tego wszystkiego. Dominacja jest kompletna. UK nie ma w ogóle myśliwców, takie mam wrażenie, nie? Że UK może mieć samolotów. No mają 15 do 20 kano, to powiem wam tak. Mi się wydaje, że oni mają 300 maszyn, nie? Max. 300 maszyn max. A ale tutaj bombardowańsko flot idzie. O Jezus. Puściłem specjalnie te 18 ubotów, żeby one, moi drodzy, wiecie, nawet upadły, to nie ma żadnego problemu. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, bo mam 100% dominację morską. Chodzi mi tylko o to, żeby zadać jak największy damage ich flocie, żeby przestała po prostu istnieć. Quietujemy Intel, moi drodzy, i teraz rozpoczynamy robić collaboration government na Sowieta i dajemy commencement ready i automatic. Super. I niech tutaj się robi. Jeżeli chodzi o doktryny, no to powiem tak. Jestem praktycznie spełniony całkowicie, nie? Zobaczcie, 100 statków jest w powietrzu. My ich poniszczymy samolotami samym. Zobacz. Zobacz, jak to pięknie działa. Oni mają 200 statków, a my tutaj bez problemu ich wybombardujemy w sekundę. O Jezus, zapomniałem o najważniejszym przeciwniku, czyli o Luksemburgu, moi drodzy. A jeżeli chodzi o floty, mocno się trzymają. Nasze tutaj odkręty podwodne pływają i my robimy duży damage samolotami, ale no powiem tak, no jest ciężko. O, widzisz, patrz, 0 statków mają Anglicy na La Manche. Ja nawet nie muszę moich statków wystawiać, żeby mieć dominację morską. To jest piękno lotnictwa w hoju, nie? Naprawdę. Nawet nie muszę mieć, wiecie. Tylko teraz nie wiem, czy się zdesantuję z drugiej strony tutaj. Chociaż powinien mi się udać desant, jak zawsze, nie? Nawet bym tutaj przyjechał War in South America, nawet bym tutaj przypłynął czołgami. Ale no nie wiem, za bardzo mi się nie opłaca. Tym bardziej, że kasy muszę przenieść tutaj całkowicie do dominacji. Samoloty mamy, więc... halo? The German? Right? Czekaj, White Piece? White Piece? Aha, ja zwhitepiece'owałem wszystkie te ich marionetki. Okej, bo one się tak jakby wyzwoliły po moim wejściu do Londynu, czy coś. Aha, okej. Tutaj nie mam żadnych celi jeszcze do zrobienia. Jest zdobycie Plymouth. Okej. Health problems, ale to jest niemożliwe, przecież my wygrywamy. Visit Paris, oczywiście. Mamy 100% zdrowko, nie? New York Conference. With the recent invasion of the British Isles, the German Army is now Nations of the United States, Canada. Okej, okay. Jakaś konferencja była. New York Conference. Zajęłem Londyn, z tego co widzę. A dalej mamy zielone niebo, fantastycznie. I powinniśmy ich przejechać. Jeżeli chodzi o kolaby, to się robią, świetnie. Okej, okay, UK kapituluje. Dobra, aneksja poszła cała, moi drodzy. Może tu będą jakieś eventy, może będą jakieś cele. Obecnie jeszcze nie ma. Okej, okay, udało mi się to pozajmować. I teraz czas by było... O, mefo, opłata. Czas by było przygotować się na Związek Radziecki. W takim kontekście, że tak, gumy będziemy mieli. Już fantastycznie. Chromu i Wolfram. Muszę przestać handlować z nim. Kompletnie. Będziemy brali od Portugalii. I czas by się było przygotowywać powoli na ZSRR. My sobie zrobimy gumę i lotniska. Przygotujemy. Okej. Okay, robimy integrację Alzacji i Lotaryngii. Świetnie. Niech będzie. Nie mogę tutaj na razie nic zrobić z UK. Nie mogę też anektować, moi drodzy, Gdańska z jakiegoś powodu. Finland proposition of a continuation war. Sure. Just make sure there are no records of this agreement. Świetnie. Dałem im jakiś sprzęt. Pierwszy collab government został zrobiony. I ja robię celisko War with the USSR, moi drodzy. I tam będą jasno określone cele, więc spróbujemy, zobaczymy, czego będą po prostu dotyczyć te cele, bo chyba będą Litwy dotyczyć głównie, ale zobaczymy. Spróbuję je wykonać. Dobra, jest operation, moi drodzy. Bands. German Continuation War. Okej, okay, to jest fantastiko. Niech będzie. I tutaj mam Operation Barbarossa. W 90 dni zdobyć Litwę, zdobyć Mińsk, zdobyć Kijów i to jest koniec pierwszej fazy. Więc ja obecnie spróbuję się skupić na zdobyciu Litwy. Mam tutaj powietrze, więc oni tutaj, chłopaki, powinni się wzbijać. W ogóle beka, że mogę handlować z USA ropą, nie? Na przykład teraz. XD. Okej, okay, to powietrze powinno się wzbić fantastycznie. I spróbujemy sobie Litwę, moi drodzy, rozjechać. W sensie zdobyć Kaunas i tak dalej. Wjedziemy tutaj, wjedziemy tu. Niech chłopaki przejadą do góry. Mi też nie zależy na szybkim podwoju Związku Radzieckiego. Już tłumaczę dlaczego. Bo dopiero drugi collaboration government mi się robi, nie? Mam tutaj bardzo
bardzo dużo armii specjalnie dowerbowanej. Niech oni sobie tutaj podejdą. Dobra. Jedziemy w stronę Rygi. Okej. Okay. Bo chciałbym Litwę, nie? Wciągnąć. Mhm. Dobrze. Liberation of Vilnius. Tu jest bardzo dużo maszyn. Nie ukrywam, że troszeczkę mnie to cieszy. Weźmiemy 200 maszyn nad Berlin. Okej. Okay. I tutaj damy więcej maszyn. Świetnie. Poczekajcie chwilę. Dobrze. Musimy tutaj podjechać bliżej Rygi i chociaż się przebić przez rzekę, żeby ją zająć. Z tego co widzę, to tutaj nasze dywizje piechoty prawdopodobnie dadzą radę tą Litwę skonkurować. Problem jest taki, że jestem Daltonem i niekoniecznie widzę moje jednostki, którymi mam mikrować. I to jest, mówię wam, naprawdę przerąbane, nie? A niestety nie ma moda na kolorowanie jednostek, więc jestem zdany sam na siebie. Okej, wchodzimy sobie tutaj. Proszę cię o odepchanie. Tu jest żółte niebo, ale powinniśmy zacząć wygrywać, bo mam dużo maszyn po prostu. A sobie poradzimy jednak. Dobrze. Prosiłbym wejście tu. W międzyczasie muszę zająć Mińsk i Kijów. Mam tu jakieś czołgi? Tak. No to wiesz co, Lublin, proszę. Oni sobie powinni radzić fantastycznie, nie? Musimy ruszyć z ofensywą, moi drodzy, po prostu przed siebie. W każdej pozycji muszę atakować, żeby im ten front, że tak powiem, rozjechać. Tylko problem jest taki, że my tutaj nie za bardzo mamy supplye. Będę musiał łączyć supply huby po prostu. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Chciałbym też zdążyć, więc nie ukrywam, że się śpieszę. Jeżeli chodzi o zajęcie Litwy, to poczekaj, wejdź tu i wejdź tu. I Conquer Lithuania na czym polegało? Completed! Okej, czyli pierwsza faza się udała, dobra. Ściągniemy tutaj 4 dywizje, tylko że ja nie widzę tego. Wiesz co? 2? To jest czołg? Nie, to jest czołg. Gdzie jest jeszcze czołg 1? Okej, tutaj też się fajnie rozjeżdżamy i musimy dojechać do Mińska i Kijowa. Spróbuję to zrobić jak najszybciej. Zgromadziłem, moi drodzy, też czołgi tutaj i będziemy jechać z Wilna też dalej, tylko muszę tutaj wybudować play huba. W sensie muszę tu wybudować kolej. Mhm. Z Wilna będzie kolejna ofensywa prowadzona. Tutaj spoko to wygląda. W Lwowie jest supply hubik, więc wjedziemy. Dobra. Oni powinni nadążać, bo ja mam dużo oddziałów piechoty. Mhm. Dobra. Poczekajcie, pierwsza faza zajęcia tego. I druga będzie zajęcie Mińska. Zobaczymy. Przeniesiemy wszystkie maszyny teraz tutaj. To powinno oddać. Transit Ride Through Sweden. Fantastyczne. Tak z tego w sumie nie skorzystam. Zajęty Lwów został. Świetnie. Jestem blisko Kijowa. Mińska chyba nie zajmę, bo jest za Tryszyn. Prawda? Tak. Poczekamy jeszcze chwilę. I tu są lasy, w których ciężko się atakuje. Dobra. Tutaj zajęliśmy, moi drodzy, jeszcze byśmy do Grodna wjechali. Bo to jest kolejny supply hub, który fajnie było odwiedzić. Sweden Permit Transit. Okej. Okay. Jest Grodno zajęte. Super. Białystok jeszcze nie jadę. Przyjadę sobie tutaj. Muszę troszeczkę poczekać, aż tutaj piechota nadąży. Okej, okay. Wykonuję pierwsze okrążenie tej wojny. Dobra, super. I jakie mam jeszcze cele? Mińsk, Kijów. Okej, okay. Czyli Mińsk jestem dosłownie o krok od Mińska. W Kijowie byłbym blisko. Dobra, moi drodzy, podzieliłem moje formacje pancerne. Poczekam, niech tutaj podejdzie piechota. Piechota też zajmie Białystok. I pan Manstein jest potrzebny tutaj obecnie. I będziemy szli na Mińsk. A tutaj ten drugi pan będzie szedł w stronę Kijowa. Świetnie. Postaramy się też podomykać tutaj tą piechotą, bo to nie ma co czekać. Białystok został zajęty. To bym prosił o zająć. Jeszcze. Mhm. The Moscow Arm Street Sink. Okej. Okay. Zanim tego będzie kolejny Collaboration Government. Świetnie. A nasze dywizje jadą tutaj. Na bagnach, ale sobie poradzą. Jeżeli chodzi o dominację powietrzną, wygląda tragicznie. Nie ukrywam. Zobaczymy. Tutaj dwie dywizje zostały odcięte. Okej. Okay. Próbujmy dalej. A państwo bym prosił na Mińsk. Tędy. Zobaczcie, ile tutaj dywizji zostało odciętych. Kolejne dywizje zostały tutaj odcięte. I teraz tutaj te dwie. Tutaj mogę wykonać okrążenie, ale nie chciałbym tego robić, bo chciałbym jednak, żeby Związek Radziecki jakieś wojsko miał, bo to nie będzie kompletnie frajdy, jak ja ich okrążę, nie? I kompletnie unicestwie. Bo pozwolę im się troszeczkę odrobić z dywizjami. Pomóżcie mu. Okej. Okay. Jestem prowincji od Mińska dosłownie. Super. Chyba sobie dadzą radę, chłopaki. Tutaj, moi drodzy, paręnaście dywizji zostaje okrążonych i dobitych. Niestety tutaj moje tanki sobie nie dadzą rady, bo mamy attrition, więc istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że mi się po prostu nie uda tam wjechać. Pozostało mi już bardzo mało czasu, 20 dni to jest nic. Naprawdę. Panowie, jestem pod Żytomierzem i jestem pod Mińskiem, ale wątpię, że moje chłopaki dadzą radę tam wjechać. Niestety nie mam traita organizer i to jest największy problem tej ofensywy dosłownie. Jest, może będę miał Żytomierz zaraz. I tu będzie fajny supply hubik jest. Mam kolejki, ale nie wiem, czy to coś da. Mogę być nawet blisko Kijowa. Jestem bardzo blisko. Dosłownie parę prowincji. Zobaczymy. Spróbujemy się rozjechać, chociaż jeden cel operacji Barbarossa zająć. 10 dni do zajęcia Kijowa. Moi drodzy, poczekajcie. I puszczam na Mińsk. Czekaj, zielone niebo. I już troszeczkę... dominacja, panowie. Świetnie. I teraz, moi drodzy, puśćmy czwórkę na Mińsk. I puszczamy też piechotę. W ogóle wszystko puszczamy, nie? Że podchodziło. Jestem pod Kijowem, chłopaki. Bardzo blisko jestem Kijowa. Jeżeli bym go zajął, to
by naprawdę udało mi się. W sensie wysłowiłem się, jakbym miał minusowe iloraz inteligencji, jakbym go zajął, to by mi się udało. No ale takie jest życie, nie? Nieprzewidywalne i nigdy nie będę tak jak chcę, więc proszę was, zajmijcie kijów. Jest bardzo blisko do zajęcia. Chłopaki, jedna dywizja tu stoi, no nie denerwujcie mnie. Blokuj, 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 blokuj. Jedna dywizja, jest, mam kijów, proszę cię, wejdź. Dawaj last standa już, chłopie. Wchodzicie tutaj jak najszybciej, błagam, utrzymajcie to. Nie, fall of kijów, czy mi to zaliczyło? Tak, Conquer Kijów, 2 dni, a do Mińska? O Jezus. Nie zajmiemy Mińska. Nie udało mi się operacji Barbarossa wypełnić 100%. Patrz, zajmę, ale nie zdążę. Nie gadaj, no. Boże. 0 dni do zajęcia Mińska, a był mój. Był już mój praktycznie. Nie udało się Mińska zająć, a był mój. Failed. Dobra, Purge of the Army for Better Germany się zrobiło. Okej. Okay. I co teraz? Następne cele operacja Barbarossa będą? 2 sukcesy, failures 1, 1, 2. Na razie nic nie ma. Jest czystka armii. I co teraz? Nie mam już innych celów operacji Barbarossa? Bywa, no brakło mi dosłownie jednego dnia do zajęcia Mińska. No bywa. Takie jest życie, nie? Zająłem Mińsk i brakło mi jednego dnia dosłownie. No takie jest życie, panowie, no. Nieprzewidywalne, niemiłe ogólnie i tak dalej. Trzeba się przyzwyczajać po prostu. Niestety, nie? Dobra, zobaczymy, czy te tanki przejadą tędy. Jeżeli chodzi o suple, no to jest, panowie, fantastycznie, nie? W sensie dosłownie. Zobacz, jak jadą zadymiarze moi. Nie ma wspierania tutaj. Świetnie. Nie okrążymy? Chyba nie okrążymy tego. Nie dadzą rady, bo attrition. Ale zielone niebo. Totalnie z dominacją kasów. Ja też troszeczkę tego nie rozumiem, ale no okej. Okay. Attrition po prostu okazało się zbyt duże. Zbierzemy trochę zaopatrzenia i ruszymy. Może wejdziemy tutaj? Tak, to nawet samą piechotą wejdę. Okej. Okay. Ty, Ruscy się wycofują? Czemu? Dziwne. Okej. Okay. Teraz powinniśmy sobie poradzić. Z tego, co mi się wydaje. Proszę przestać to atakować. Teraz sobie chyba moje tanki poradzą. Oj. I moje lotnictwo robi naprawdę bardzo dobrą robotę. Oj. Dobra. Udało mi się kolejne okrążenie zrobić w Związku Radzieckiego. Dobra, pójdziemy w drugie okrążenie, moi drodzy. No niestety, no. Operacji Barbarossa nie udało się tutaj założeń wykonać. No ale nie oszukujmy się, no. Przecież i tak zwyciężę. Prawda? Drugie okrążenie, drugie już odcięcie. Tu też nie ma supply huba. Specjalnie to tak przygotowałem. No i tutaj mogę iść w trzecie odcięcie, nie? To też sobie tak przetnę. Wezmę 4 dywizje po prostu tutaj, a 4 dywizje Mannsteina tu. Dobrze, spróbujemy teraz podejść pod drugiego supply huba. Z racji naszej dominacji powietrznej powinno nam się to udać bez problemu. I spróbujemy pójść właśnie w ten sposób, okej? Okay? Żeby iść tak. Dobra, żeby jechać troszeczkę dalej po te supply huby i troszeczkę tak to zrobić. O, właśnie w ten sposób. Jeżeli oni się tak rozjadą jak chcę, to będzie super. Nie, nie interesuje nas rozbiór Jugosławii. Tutaj sobie przejedziemy, żeby ich już dociąć. Właśnie o to chodzi. Te czołgi fantastycznie jeżdżą. Patrz, pstryk i Benz, nie? Super. Uh-huh. Bajo. Uh-huh. Kolejne okrążenie dokonaliśmy i teraz się zastanawiam, gdzie by tu jeszcze okrążenie zrobić. Bo tu mamy jedno, drugie, trzecie. Tu mamy czwarte. Na północy nie za bardzo mamy co okrążać. Tak naprawdę. Więc wiecie co, może po prostu zróbmy tak. Pozamykajmy te kociołki. Ty, właśnie. ZSRR ma strat w wojnie, już pokazuje. 800 tysięcy. Zobaczymy po zamknięciu tych 3 kotłów, ile będzie miało strat. 850 tysięcy mieli. Zaraz sprawdzimy, ile będą mieli maksymalnie. Podomykałem wszystko i ZSRR ma o 1,8 miliona, czyli praktycznie milion manpowera im tutaj skapło, nie? Tak z tego, co widzę. Jeżeli chodzi o samoloty, no to ja wezmę teraz tak i po prostu przydzielę chłopaków, żeby byli na całym froncie. Bo ZSRR też chyba już nie ma samolotów, z tego, co widzę. No praktycznie nie ma. Jeżeli chodzi o kolaby, no to mamy 2 kolaby zrobione na Związek Radziecki. Mógłbym tutaj też Prepare Collaboration kolejne zrobić, jakbym chciał. Ale wiecie, co zrobię? Zrobię pstryk i dołączę dywizje pancerne po prostu do generała. I tak mi się wydaje, że będzie o wiele lepiej. Już ich podbić. No szkoda, że się nie udało pierwszych, moi drodzy, tych operacji Barbarossa zrealizować, ale no brakło mi jednego dnia na Mińsk, nie? A nie mam save'a wcześniejszego. No ale to powinna być już kompletna rozwałka, nie? Kompletnie powinienem ich rozjechać. Czy tu jego zdrowie się pogarsza? Nie, na razie jest git. Jeżeli chodzi o cele, to mam tutaj masę celi i tutaj też są wszystkie drogi do Berlina, że Niemcy tutaj na Księżyc mają lecieć. Thousand Weekreich, tu jest 7000 dni, ale niekoniecznie widzę sens robienia tego. Oj, panowie, jakbyście tutaj domknęli, to był fajny kocioł. Super. Pod Gomelem jeszcze parę 10 dywizji, więc tutaj już sobie powinniście radzić, chłopaki. Manpower spada nam bardzo mocno, to od razu weźmiemy wszystkich dorosłych, niech sobie tutaj działają. Sprowadzimy troszeczkę więcej ropy teraz z Wenezueli, bo dostaliśmy embargo od USA. Vlasov złapany. Weźmiemy sobie na Krym, wyjedziemy czołgami, bo one będą dosyć... A, bo ja mam jeszcze 10 dywizji w tym, w czołgu. Wiesz, zapomniałem. Specjalnie sobie zwerbowałem jeszcze 10 dywizji pancernych, o których totalnie zapomniałem. No dobra. Nasze czołgi sobie raczej widzę, że bezproblemowo poradziły tutaj XD. Spróbujemy wjechać na Kaukaz z tymi czołgami. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Czekaj, zobaczymy, jak oni się rozjadą, nie? Powinni się rozjechać dobrze i szybko. Okej, jeżeli chodzi o kapa sowieckiego, to już niedługo. Chyba wystarczy... Ojejku.
Dobra. Tutaj widzę, może im nie idzie, ale na południu to się jak szarańcza praktycznie rozjechaliśmy. Wjedźmy do Astrachania i do Baku. Zajmiemy sobie to południe. Fajnie. Stalingrad będziemy brali od tyłu. Lol. To powinien być kap Stalingradu. Falo w Baku. I ile oni mają kapa? Ej, to będzie szybka kapitulacja tak naprawdę. Jeszcze tylko Moskwa i Leningrad mi się wydaje. Niech oni się przeorganizują troszkę. Usuniemy te garnizony, żeby zyskać manpower. Świetnie. Ty przestań atakować kolego. I my tutaj przeorganizujemy front całkowicie. Tutaj sobie jeszcze małe okrążenie zrobiłem, żeby było jeszcze łatwiej w tym Związku Radzieckim. Pstryk, pstryk. Przygotowałem moje dywizje pancerne tutaj. Niech sobie podplanują troszkę i oni będą ruszać, moi drodzy, jako natarcie takie na Moskwę główne. Oni, widzicie, ruszyli i oni sobie tutaj powinni poradzić i dopiero teraz zaczyna ich wspierać nasza piechota. Świetnie. Niech oni będą tą taką pancerną włócznią, która zdobędzie Moskwę. To się przyda. Tym bardziej, że dominacja powietrzna, moi drodzy, closer supporty działają fantastycznie. Mogę jeszcze nawet, zobaczcie, wystawić 1700 kasów, więc oczywiście, że skorzystam. Poprzydzielam panów troszkę, nie? Super. Oni sobie powinni tutaj poradzić. Zobacz, ale ładnie. Moskwa zaraz będzie nasza. Z takim wsparciem powietrznym to sobie na pewno poradzimy. Ale tutaj fajne są te animacje bombardowań. Upadek Moskwy. Mhm, świetnie. I ZSRR zaraz spada. Czy ja mam jakieś eventy po upadku Moskwy? Nie, nie mam kompletnie. Szkoda. Prawdopodobnie przy upadku Leningradu to już będzie koniec. Z tego, co widzę po tutaj. To już powinien być koniec. Jeżeli chodzi też o dominację powietrzną, 500 kasów. 800, przepraszam. No to już będzie GG. Tym bardziej, że mamy tutaj supply huba i jest zielone zaopatrzonko, więc Leningrad jest nasz i to jest kap Związku Radzieckiego, tak? Pstryk. No i powinien być już kap ZSRR. No panowie, mamy to. Mamy ZSRR, panowie, zdobyte. Barbarossa się skancelowała i subscription. No mógłbym teraz, bo my jesteśmy w czasie pokoju. Tale of Two Cities, oczywiście. Czy ja mam jeszcze coś tu do zrobienia? Nie za bardzo, a jeżeli chodzi o cele, no to teraz to mógłbym zrobić. Claim the Greater German Reich. Oczywiście. Visit Moscow. A, bo tu się zdrowie polepsza jeszcze jego. Okej. Axis Pact. Wszystkie drogi prowadzą do Berlina. No more Eagles. Tutaj New World Order. Take out Soviet Union. Take out Japan. Take out United States of America. Operation New Order. Niemiecka hegemonia. Tutaj są jakieś bonusy, ale tak konkretnie do zrobienia to widzę, że tutaj już nic nie ma. Czekaj, Winter is Coming? Co to znaczy? To jakiś nowy sequel Gry o Tron? A nie, to już to znikło. A nie, znowu się pojawiło. I znowu znikło? I znowu się pojawiło. Oho, oni chyba się nie spodziewali, że ktoś podbije tak szybko Związek Radziecki. Po prostu. Oczywiście wszystko to, co się działo w tej modyfikacji, to jest tylko bajka, gra, zabawa. To jest tylko i wyłącznie fikcja literacka autora modyfikacji. Nic tu nie promujemy i tak dalej, i tak dalej. Dzięki wam za oglądanie. Zostawcie lajka. Jeżeli chcecie więcej epizodów z Hoja zobaczyć, to zapraszam was w ten film, bo naprawdę warto.